Cześć, dzień dobry wszystkim, tutaj Magda. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Back to School. Dzisiaj rano weszłam na statystyki ostatniego filmu i po prostu... wow, jakby 2000 wyświetleń, a wstawiłam go dopiero wczoraj. Dla mnie to jest ogromna ilość, bardzo dużo komentarzy, za co Wam bardzo dziękuję, bo jest to mega motywujące i właśnie dlatego przychodzę do Was dzisiaj z drugim odcinkiem. Zobaczyłam, jak bardzo podoba Wam się pierwszy, więc stwierdziłam, że może drugi też się spodoba. Od razu mówię, nie zwracajcie uwagi na moje dwie różne ręce. Te robiłam wczoraj sama, ponieważ te mi odpadły. No niestety pierwszy raz powtórzyłam metodą na tipsa, ale o tym nie będę się wypowiadać, bo to jest jednak filmik serii Back to School. Na vlogi na razie nie mam czasu, ale postaram się w najbliższym czasie nagrać. Także co, przechodzimy do filmiku, już nie przedłużam. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, co jest w moim plecaku, co jest w mojej torbie. Dlaczego i w torbie, i w plecaku? Ponieważ czasem chodzę w torbie, czasem w plecaku. Jednak o wiele częściej chodziłam w plecaku, ponieważ jest o wiele wygodniejsze dla mnie i plecy mnie też tak nie bolą, bo jednak chodzę do liceum i książek jest bardzo, bardzo dużo. Bynajmniej dla mnie jest to dużo. Dlatego staram się zazwyczaj dzielić to z przyjaciółmi. Jak na przykład siedzę z nimi w ławce, to staram się oddzielać, wiecie, ta osoba bierze ten przedmiot, ja biorę ten przedmiot i jakoś się tak dzielimy, tak aby te plecaki były jak najlżejsze, bo jednak to jest mega ciężkie chodzić z tym plecakiem. Tym bardziej, że bardzo często zmieniamy klasy, ponieważ liceum jest o wiele większa szkoła. Bynajmniej ja mam bardzo dużą szkołę i do każdego przedmiotu jest praktycznie inna sala, więc bardzo często ją zmienialiśmy i to było dość uciążliwe, noszenie tak ciężkiego plecaka. W poprzednim filmiku nie pokazywałam Wam plecaka, ponieważ mam ten sam co rok temu, czyli jest to plecak z Vansa. Jest to mój pierwszy plecak z Vansa i na pewno nie ostatni, ponieważ nie miałam pojęcia, że biały plecak, no wiadomo, on ma czarne elementy. Ja zewnętrzną część tego plecaka tarłam, słuchajcie, szczotką. Zwykłą szczotką, taką ostrą do mycia, nic się nie zdarło. Ja wiem, że to nie jest odpowiedzialne, ale po prostu brud był tak ciężki do zmycia, że już stwierdziłam, że wezmę szczotkę i postaram się to jakoś zmyć. Z plecakiem nic się nie stało. Nie ma nawet żadnych ubytków, jeśli chodzi o te wzorki. Tak samo jeśli chodzi tutaj o ten znaczek, też nic się z nim nie stało. Także jestem mega zadowolona. Światło mogło się troszkę zmienić, ale coś mi tutaj, jakieś psikusy robi słońce, ale nieważne. Ja ten plecak zamówiłam chyba rok temu, wam mówiłam, że zamówiłam go na Zalando. Nie pamiętam ceny, bo było to już dość dawno, ale to jest naprawdę świetny plecak. Jedyny jego minus, jaki zauważam, to jest brak miejsca tutaj na picie. Ale daję sobie radę, picie trzymam w środku. Także co, ja wam zaraz pokazuję, co mam w plecaku. Trochę was tutaj zniżyłam i zacznijmy od najmniejszej przegrody. Jest ona o dziwo bardzo taka skomplikowana, bo ma bardzo dużo takich tutaj różnych kieszonek, co wam pokazywałam rok temu w Back to School, także zapraszam was do tego filmiku, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o tym plecaku. Także tak, jeśli chodzi o jedną z najważniejszych rzeczy u mnie w takich małych przygodach, jest to kosmetyczka. Ja zawsze mam ze sobą kosmetyczkę, bo jestem taką chodzącą karetką, naprawdę. Mam tutaj najpotrzebniejsze rzeczy, chociaż nie mam jeszcze plastrów, ale to uzupełnię. Plastry się zawsze przydają, zawsze musicie je ze sobą nosić, bo nawet nie wiecie kiedy, a na pewno wam się przydadzą. Także jeśli chodzi o tą kosmetyczkę, ja ją kupiłam bardzo, bardzo dawno, jakieś 3 lata temu, 4, w Sinsayu albo w Chaosie, już nawet nie pamiętam, słuchajcie. Ona była z jakieś 5 zł na przecenie, ale jest naprawdę świetna i służy mi do teraz. W środku noszę rzeczy, zarówno takie, wiecie, chusteczki, czy jakieś podpaski, ale również kosmetyki. Pierwszą rzeczą jest to taki zastępczy tusz do rzęs, jeden z moich ulubionych, jest on z Pupy. Dostałam go na święta, ale mimo, że ma już jakieś 2 lata, nadal się trzyma i jeszcze nie wysechł. Dalej mam korektor, zawsze kiedy, nie wiem, po WF-ie się bardzo spoca albo coś i chciałabym to jakoś sobie poprawić na twarzy coś, to takiego korektora używam. Jest to korektor z Lovely. Myślę, że on jest bardzo fajny, mimo że jest za jasny trochę na mnie na razie. No ale mamy wakacje, wiadomo, każdy się opalił. Potem ta opalenie znowu zejdzie i myślę, że ten korektor się przyda. Następną rzeczą jest pomadka ochronna. Kiedy zbierałam pomadki, miałam ich multum. Teraz mam ich coraz mniej, więc będę musiała się zaopatrzyć. Ale u mnie zawsze pomadka ochronna jest niezbędnikiem, bo ja bardzo dużo mówię, przez co bardzo szybko schną mi usta. Nie wiem dlaczego, czy to w ogóle ma ze sobą jakieś powiązanie, ale by na mnie to zauważyłam, więc zawsze taką pomadkę ze sobą noszę, ta jest akurat z Avonu. Następnie dwie dla mnie bardzo ważne rzeczy, czyli pilnik i polerka. Dlaczego? Ponieważ ja jestem osobą, która jeśli ma jakąś wystającą skórkę, potrafi ją zedrzeć po prostu
do krwi. I ja muszę jak najszybciej to sobie wypolerować, wypiłować, żeby po prostu tych skórek nie rwać, bo potem bardzo bolą mnie paznokcie. I skórki wokół paznokcia, także muszę coś takiego mieć zawsze ze sobą. Następnie mam podpaski, zawsze mam dwie. Dla kogoś i dla mnie, w razie wypadku. Następnie mam chusteczki nawilżające, to są akurat z papkę, takie dla dzieci. Takie dla dzieci są moim zdaniem najlepsze, bo są najbardziej delikatne i najładniej pachną. Ostatnią rzeczą jest gumka do włosów, zawsze noszę, mimo że biorę ze sobą jeszcze bardzo często do jakiejś kieszeni, bo zawsze mi się przydaje na WF, to jednak zawsze taką zastępczą noszę, w razie gdybym miała komuś pożyczyć, albo gdybym swoją zgubiła. A więc to tyle, jeśli chodzi o kosmetyczkę. Myślę, że są to takie najpotrzebniejsze rzeczy, które każda dziewczyna powinna mieć ze sobą. Wiadomo, każdy ma inne potrzeby, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby taką kosmetyczkę ze sobą nosić. Następnie mam dość nietypową rzecz, bo jest to ładowarka, ale u mnie w szkole, w klasach są gniazdka. Nie wiem, czy we wszystkich są, u mnie są i ja bardzo często korzystam z gniazdek przy ławkach, jeśli jest to możliwe. I po prostu zwyczajnie kradnę prąd ze szkoły. Nie wiem dlaczego, ale mój telefon, ja mam iPhone'a SE 2020, bardzo szybko się rozładowywuje. Nie wiem, od czego to zależy, mimo że używam trybu oszczędzania, czy zmniejszam jasność ekranu, to nadal on się szybko rozładowywuje, nawet przy słuchaniu muzyki, więc zawsze taką ładowarkę ze sobą noszę. Nie mam na razie powerbanka, myślę, że wiele razy uratowałam już tyłek. Następnie rzecz niezbędna, po prostu niezbędna dla mnie, czyli słuchawki. Ja też noszę takie zwykłe na kablu, które były dołączone do mojego telefonu. Nawet częściej z nich korzystam niż z tych, bo te bardzo często mi się rozładowywują. Mam tutaj AirPods, wiadomo, one są o wiele wygodniejsze niż te na kabelku. Jednak szybko się rozładowywują, dlatego zawsze noszę dwie pary. Jednak tej drugiej nie mam, bo gdzieś ją schowałam. Muszę ją poszukać jeszcze przed rozpoczęciem roku, bo będzie lipa. Pokrowiec na te słuchawki mam z AliExpress. Mogliście widzieć ten pokrowiec już w filmiku, który nagrałam haul z AliExpress. Odsyłam was do niego. Myślę, że jest mega fajny. Ironię opakowanie słuchawek przed zarysowaniem, także myślę, że fajna opcja. I takie słuchawki zawsze ze sobą noszę. Czy to słuchając w autobusie. Jeszcze jak chodziłam na siłownię w ciągu roku szkolnego, bardzo często ich używałam. Także dla mnie są niezbędne. Następnie mamy kalkulator, dlatego że u nas w liceum pozwala się korzystać z kalkulatorów, jeśli mamy obliczyć jakieś liczby po przecinku, z jakimiś częściami setnymi, tysięcznymi, także u nas to jest jak najbardziej dozwolone i takie coś się mega przydaje. Bardzo często noszę też ze sobą gumy, akurat takich nie mam, ale zawsze mam ze sobą gumy, bo wiecie, ja mam aparat i nie zawsze mam możliwość umyć zęby w szkole, także często biorę po prostu gumy i one też ratują mi tyłek. Teraz przejdźmy do największej i głównej przegrody, która jest podzielona na dwie części. W pierwszej mam takie grubsze rzeczy jak teczki, książki, a w tylnej zazwyczaj trzymam strój na WF albo czasem iPada. Zacznijmy od tej części głównej, czyli książki i w niej trzymam także piórnik. Jest to piórnik również z tamtego roku, tak samo jak i plecak. Plecak i piórnik umyłam, także są praktycznie jak nowe, a piórników mam bardzo dużo, więc jeśli ten mi się znudzi, będę mogła sobie go zmienić. Nie będę robić oddzielnego filmu, co mam w piórniku, bo wydaje mi się, że jest to bez sensu, także pokażę wam, co mam w nim teraz. Zawsze mam podzielony na dwie przegrody ten piórnik, w takim sensie, że w tej jednej mam rzeczy kolorowe, czyli zakreślacze oraz linijki. Czasem też jakieś cienkopisy, ale aktualnie tego po prostu nie włożyłam, bo wydaje mi się, że w tym... Także ograniczyłam się po prostu do zakreślaczy, a w drugiej przegrodzie mam wszystko do pisania, czyli czarne długopisy, ołówki, mam też korektor i jakieś ołówki automatyczne, bo ogólnie jestem zwolenniczką automatycznych, bo dla mnie są one wiele wygodniejsze, ale trzymam i taki, i taki. I to tak naprawdę tyle, nie noszę żadnych gumek, żadnych na razie karteczek, bo jeszcze nie wiem, jak będzie to wyglądać w drugiej liceum, więc zobaczymy i wtedy dopiero będę mogła spakować. Po drugiej stronie plecaka trzymam zawsze wodę. Ja staram się używać tej butelki, którą dostałam kiedyś od mamy. I jest to po prostu butelka Duffy i jest to o wiele wygodniejsze moim zdaniem niż
kupowanie po prostu wody, czy to w sklepiku szkolnym, czy to w jakimś innym sklepie. Na pewno jest to bardziej eko, staram się być eko, nie zawsze wychodzi, ale taka butelka jest dla mnie o wiele wygodniejsza niż taka zwykła. I to jest ta większa wersja, czyli 700 ml. Ja piję bardzo dużo w ciągu dnia, nie zawsze wody, co nie jest za dobre, ale staram się, także w szkole dla mnie taka butelka idzie przez pierwsze trzy lekcje, czasem nawet muszę dokupywać, więc... Teraz przejdźmy do rzeczy książkowych. Zawsze trzymam ze sobą jedną książkę, którą aktualnie czytam. Dlaczego? Dlatego, że staram się czytać w szkole, ponieważ w szkole się jeszcze jakby nie uczę na sprawdziany, tak? Jeśli mam na przykład godzinę wolną, staram się ją wykorzystać i na przykład poczytać. Tu mam Zabić Drozda, książkę, którą aktualnie czytam. I tą książkę włożyłam do plecaka, gdybym właśnie teraz szła do szkoły i ją ze sobą wzięła, więc staram się czytać ją po prostu w szkole. Następnie mam ze sobą kalendarz, go jeszcze nie widzieliście, bardziej wam go pokażę w następnym holu, bo kupiłam go właśnie dopiero po pierwszym holu i jest to kalendarz z Biedronki. Zawsze mam ze sobą kalendarz, bo zawsze wpada mi do głowy coś, co mam zrobić, a to jakiś sprawdzian, praca domowa, praca pisemna. Ja nie jestem osobą, która takie rzeczy zapamiętuje, więc zawsze sobie coś takiego zapisuję. A nie zapisuję nigdy w telefonie, bo zawsze zapominam, żeby tam zajrzeć. To jest takie miejsce, w którym mam wypisane wszystkie sprawdziany, kartkówki, rzeczy do zrobienia, także to jest dla mnie niezbędnik. Następnie oczywiście książki i zeszyty. Tutaj wzięłam tylko tak przykładowo dwie książki, Historię i WOS oraz jakiś zeszyt randomowy, ale powiem wam, że tych książek jest o wiele więcej. Po prostu wzięłam tak przykładowo, aby pokazać wam, co noszę w tym plecaku. Książek jest naprawdę bardzo dużo, a jeśli w ciągu dnia nie biorę ich dużo, to zazwyczaj są to książki ciężkie, więc niestety te plecy trochę cierpią i dlatego, jak wam mówiłam, staram się dzielić te przedmioty razem z osobą, z którą siedzę, także staram się jakoś to wszystko ogarnąć. Ja jestem osobą, która nie potrafi mieć jednego zeszytu do wszystkiego. Ja noszę każdy zeszyt do innego przedmiotu, więc to też trochę utrudnia, ale po prostu jest mi tak wygodnie, nie potrafiłabym pisać w jednym zeszycie czterech przedmiotów. Gdybym chciała oddać jakiemuś nauczycielowi zeszyt, byłby to problem, także zawsze w jednym zeszycie mam jeden przedmiot. Nie wiem, jest to dla mnie o wiele bardziej praktyczne. Zawsze noszę też ze sobą teczkę. Ta teczka jest akurat z poprzedniego holu, do którego was odsyłam, ponieważ bardzo często dostajemy jakieś karty pracy albo jakieś oświadczenia. Ja zawsze wkładałam je w książki, co było mega głupim pomysłem, bo zawsze mi z tych książek coś wypadało. Albo tej książki nie wzięłam, a teczkę noszę codziennie, niezależnie od tego, jakie mam przedmioty. Dlatego do niej staram się kłaść jakieś dyplomy, czy to świadectwa, czy to po prostu jakieś oświadczenia, zgody. Także coś takiego wydaje mi się, że też jest bardzo potrzebne. Następnie z tyłu mam taką przegrodę, która jest przeznaczona na laptop, ale ja nie trzymam jej laptopa, ponieważ no po prostu go nie używam w szkole. Czasem biorę tam iPada, ale zależy, ale też często wkładam tutaj strój na UF. Mimo, że mam oddzielny worek do strój... Mimo, że mam oddzielny worek na strój, na WF, to często też nosiłam go w plecaku. Po prostu noszę strój w worku, to ta przegroda stoi albo pusta, albo wkładam do niej jakieś dodatkowe rzeczy, czy to lunch, czy to jakieś owoce. Więc po prostu ta przegroda u mnie nie ma konkretnego jakby przeznaczenia. Jeśli chodzi o torby, jest to ta sama torba, którą prawdopodobnie pokazywałam wam rok temu, nie pamiętam. Jest to po prostu torba z CCC, jest ona duża, dlatego przeznaczyłam ją do szkoły, ale też bardzo często wychodzę z nią po prostu na zakupy. Ją zabieram ze sobą wtedy, kiedy mam zdecydowanie mniej lekcji, więc zazwyczaj jest to rzadko. Czasem zdarzy się, że ją wezmę, wtedy już w WF biorę worek, bo po prostu tutaj nie mam miejsca. Także to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał kolejny filmik z serii. I oczywiście piszcie w komentarzach, jakie chcielibyście filmy. Będzie dla mnie to bardzo miło, jeśli będziecie cokolwiek pisać, jeśli zostawicie coś po sobie, czy to subskrypcję, czy to lajka. Jest to ogromna motywacja dla mnie. Tak jak dzisiaj, właśnie dzięki temu dobremu odbiorowi poprzedniego filmiku przyszłam tutaj do was z nową motywacją. Także zapraszam was jeszcze na Instagrama, na moje wszystkie social media, macie wszystko w opisie. Także do następnego filmiku. Pa, pa.